zapytał swoich uczniów: dlaczego ludzie zagniewani krzyczą? Krzyczą, gdyż tracą cierpliwość, odpowiedział jeden z uczniów. Ale dlaczego krzyczysz, gdy jakaś osoba stoi przy tobie? Spytał znów nauczyciel. Krzyczymy, gdyż chcemy, by druga osoba nas na pewno usłyszała, powiedział ktoś inny. Nauczyciel spytał ponownie: a więc nie można rozmawiać normalnie? Padło wiele innych odpowiedzi, ale żadna nie przekonała nauczyciela. Wtedy powiedział: wiecie, dlaczego człowiek zdenerwowany krzyczy na innych? Oto gdy dwie osoby są rozgniewane na siebie, ich serca oddalają się bardzo od siebie. Aby przebyć tę przestrzeń, trzeba krzyczeć, by móc się usłyszeć. Im bardziej ludzie są zagniewani, tym głośniej muszą krzyczeć, by móc się usłyszeć. A co się dzieje, gdy dwie osoby są zakochane? One nie krzyczą, mówią do siebie po cichutku. Dlaczego? Bo ich serca są bardzo blisko siebie. Odległość między nimi jest maleńka. Czasami są tak blisko siebie, że ich serca nawet nie mówią, ale szepczą. A gdy miłość jest jeszcze intensywniejsza, niepotrzebny jest nawet szept. Wystarcza patrzenie na siebie. Ich serca rozumieją się doskonale. Tak się dzieje, gdy dwie osoby kochają się. Na koniec nauczyciel powiedział: gdy dyskutujecie, nie pozwólcie, by wasze serca oddaliły się od siebie. Nie mówcie słów, które mogłyby je oddalić jeszcze bardziej. Może nadejdzie dzień, w którym dystans będzie tak wielki, że serca nie znajdą już więcej nigdy drogi powrotnej. Jaki morał płynie z tej opowieści? No taki, że niestety bardzo dużo ludzi kłóci się ze sobą, przeżywają trudne chwile, nie potrafią odnaleźć drogi do siebie. Ta historia pokazuje, że wtedy, gdy jest między nami dużo miłości, nie trzeba wiele mówić, nawet czasem nie trzeba nic mówić, a jednak jest zgoda, dobroć, miłość wzajemna, spokój. Kiedy przychodzą nerwy, pojawiają się złości, pojawiają się kłótnie, takie oddalanie się od siebie, które sprawia, że zamiast się cieszyć życiem, przychodzi dużo zmartwień, źle się czujemy, jesteśmy smutni, przygnębieni, szwankuje później i zdrowie, bo kiedy człowiek się dużo denerwuje, to i zdrowie fizyczne i psychiczne. Módlmy się o umiejętność życia w zgodzie, we wzajemnej, dobrej relacji, spokoju, miłości. Czerpmy tą miłość od Pana Boga, a łatwiej nam będzie kochać drugiego człowieka. Szczęść Boże, do usłyszenia w kolejnych Bożych opowieściach.